chciał rozpocząć naszą dyskusję, czy tą przynajmniej pierwszą część, przenieść ją na trochę taki poziom definicyjny, ale także umieścić te rozważania o społecznej odpowiedzialności biznesu, także instytucji publicznych w Polsce w takim kontekście międzynarodowym. Chciałem skierować pytanie o to do pana Grzegorza Pisperskiego, prezesa Fundacji Centrum CSR. Ponieważ pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nie narodziło się w Polsce, to jest raczej tradycja czy pewne zjawisko, które staramy się adoptować do polskich warunków. I tutaj rodzi się pytanie, bo we wstępie pani dr Petelczyk była mowa o tym, że ta idea dosyć trudno adaptuje się w polskich warunkach. Jest pytanie, czy w ogóle jest to możliwe, czy specyfika polskiego społeczeństwa z polskiej gospodarki pozwala na to, żeby ta idea szerzej w formie postulowanej między innymi w raporcie pani Petelczyk mogła się rozwinąć w Polsce. No tak, to jest dobra tradycja każdego spotkania w CSR-ze, że trzeba patrzeć od zdefiniowania zakresu pojęciowego tego zjawiska, więc jesteśmy właśnie w tym miejscu. Tak, ja może zacznę od tego Miltona Friedmana, którego pan doktor przytoczyła, że on powiedział, że biznes jest biznes, prawda? I on też powiedział, że był krytykiem takich działań właśnie, które można by wydzielać z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, bo twierdził też, że menadżerowie firmy nie powinni się zajmować problemami społecznymi, bo nie mają do tego demokratycznego mandatu. Mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo głęboka myśl. Znaczy, można się zastanowić, czy kto dał mandat menadżerom firm do tego, żeby decydować o tym, jakie problemy społeczne rozwiązywać i w jaki sposób. Więc to jest tutaj właśnie szukałbym odpowiedzi na twoje pytanie, czy to się może rozwinąć w Polsce, czy to się może rozwinąć w Europie, tak? Bo ten CSR jest niewątpliwie jakimś konceptem, to nawet wynika z tych źródeł, które pani przytoczyła, który powstał w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć na potrzeby amerykańskich korporacji. Stany Zjednoczone mają zupełnie inny model społeczny niż Europa. No właśnie pojawia się pytanie, czy europejski model społeczny to jest coś, gdzie można skutecznie zaszczepić właśnie tą społeczną działalność biznesu, rozumianą właśnie w taki sposób amerykański, może być filantropijny, dobroczynny. Tak, więc musimy się zastanowić, jakiej społecznej odpowiedzialności biznesu chcemy. Ja takiej właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, raczej nie chcę, wydaje mi się, ona nieskuteczna. Wolałbym, żeby korporacje, duże firmy płaciły podatki. Z tym jest jeden z problem, a nie zastanawiało się tak, jak ulepszać społeczeństwo. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie tego typu działania dobroczynne, prospołeczne są jakimś tam istotnym elementem. Natomiast widziałbym to raczej na marginesie społecznej odpowiedzialności biznesu, do czego my byśmy oczekiwali i to nas interesuje, to jest właśnie, wydaje mi się, tutaj większa przejrzystość firm. Chcielibyśmy wiedzieć, co one robią konkretnie w zakresie zapobiegania naruszeniom praw człowieka, działań korupcyjnych, konkretne wskaźniki dotyczące ochrony środowiska, weryfikowane dane, nie? Ogólnikowe sformułowania, tak jak to ma tutaj, czy na ten moment widziałbym właśnie społeczną odpowiedzialność biznesu w wykonaniu największych polskich firm, jako coś bardzo takiego ogólnikowego na dużym poziomie ogólności. Też taki wątek, który chciałbym poruszyć, to jest samoregulacja, tak? To znaczy, czy jakieś te kodeksy przywołane, dobrowolne praktyki, kodeks, standardy różnych organizacji międzynarodowych, prywatnych albo międzyrządowych,
czy one są jakąś tutaj receptą. No tutaj no ja tutaj duży sceptycyzm mam w stosunku do tego, bo one są przecież dobrowolne. Więc tutaj też nasze stanowisko jest zawieszone w kierunku właśnie takiego CSR-u, który stanowi jakiś miks takich elementów dobrowolnych i prawnie wiążących. Wydaje mi się, że to też w tym kierunku idzie, to też wynika z tej definicji Komisji Europejskiej, którą pani przywołała, to idzie w tym kierunku. Natomiast tutaj chciałbym przywołać prezesa NBP, profesora Marka Berkę, który w zeszłym tygodniu dość mocno zmył głowę polskim bankom. Powiedział, że muszą odbudować swoją reputację, nadszarpniętą, dlatego że no wszyscy wiemy, jakie banki wykreowały problemy społeczne. To są problemy franków, problemy polisolokat. Wcześniej jednostek udziału w funduszach inwestycyjnych. Wielu ludzi straciło na tym wiele pieniędzy. Natomiast no, to też my nie widzimy tutaj, obserwując na przykład działania właśnie z zakresu działalności banków, jakiejś determinacji, żeby się zmierzyć z tymi problemami. Tak? Raczej patrząc na banki, widzimy, że one, to jest typowe myślę dla większości polskich firm, że lokują swoją społeczną odpowiedzialność, robią te działania, które są jak gdyby dla nich neutralne, bo które gwarantują, że dobrze wypadną, raczej nie starają się mierzyć z poważnymi problemami. Już może kończąc tutaj, chciałbym też polemicznie w stosunku do tego, czy społeczna odpowiedzialność jest coś, co powinniśmy określić mianem strategii biznesowej. Myślę, że to jest coś o wiele więcej. Gdyby społeczna odpowiedzialność biznesu była strategią biznesową, to ja przynajmniej nie powinienem się tym zajmować, bo nie rozumiem, dlaczego organizacja społeczna miałaby się zajmować strategią zarządzania firmami. Czy firmy i firmy doradcze, myślę, tutaj mają jakąś rolę do odegrania, ale związki zawodowe czy ekolodzy raczej mniejszą. Dla nas liczą się efekty, to jakimi drogami, jaką strategią firmy dojdą do odpowiedzialności, myślę, jest rzeczą wtórną. Natomiast wszyscy wiemy, myślę, że wszyscy potrafimy odróżnić zachowania społecznie odpowiedzialne od zachowań społecznie nieodpowiedzialnych. No i ostatnie zdanie, może właśnie tutaj ten nowy wątek, społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych. Wydaje mi się to ważne w kontekście też tego, o czym ty mówisz, outsourcingu, wszystkiego, co się da de facto. My też to monitorujemy, zajmujemy się zamówieniami publicznymi. No to na pewno jest konieczny jakiś rodzaj refleksji nad wpływem społecznym i środowiskowym instytucji publicznych, bo one tego nie robią. No to po prostu widać na podstawie tych właśnie na przykład zamówień publicznych, tak? Że jakby, no, instytucje publiczne kompletnie nie interesują się tym, jakie są jakby konsekwencje społeczne stosowania kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych, prawda? A powinny to analizować. Nawet gdyby chciały, nie wiem, dzięki tym zamówieniom publicznym zrobić coś pozytywnego, na przykład jakąś defaworyzowaną na rynku pracy grupę społeczną zatrudnić do wykonania jakiejś usługi, to najpierw musiałaby wiedzieć, jaka to grupa mogłaby być w ich otoczeniu, której trzeba by pomóc. Czyli znaczy tego nie analizują, więc myślę, że to jest ważne. Natomiast nie chciałbym właśnie, żeby ta społeczna odpowiedzialność biznesu, wykonania instytucji publicznej właśnie była inspirowana tą społeczną odpowiedzialność biznesu w takim ujęciu amerykańskim, bo to chyba nie o to chodzi. Zresztą właśnie CSR wydaje mi się, jeżeli chodzi o te, w odniesieniu do tych największych firm, jest, znaczy odpowiada na pewne problemy, tak jak na przykład mówiłem, braku dostępu do informacji o społecznych, środowiskowych skutkach działania tych korporacji. A w stosunku do instytucji publicznych przynajmniej wierzę w to, że obywatele mają zagwarantowany dużo, dużo szerszy dostęp do tego typu informacji. To wynika z prawa i właśnie nie wiem, czy właśnie jakieś raporty społeczne, czy CSR w wykonaniu instytucji publicznych, to jest coś, czego potrzebujemy. Dziękuję bardzo.